Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich. Marcinie, to była chyba jedna z najbardziej zwariowanych kolejek, jaką doświadczyłem w ostatnim czasie. W sobotę gaming rank jakieś 9 milionów. W niedzielę było lepiej, a w poniedziałek już w sumie wyglądało to wszystko sensownie, więc gdybym zadał ci pytanie w sobotę wieczór, co poszło nie tak, to myślę, że twoja odpowiedź byłaby zupełnie inna niż ta, która pewnie za chwilę się pojawi właśnie na to pytanie. Więc proszę, Marcinie. No, to jest prawda. W sobotę wszystko poszło nie tak. Mój wynik po sobocie był bardzo zbliżony do twojego, czyli leżał gdzieś metr pod mułem. Tam dosłownie jedynym bohaterem tej kolejki był Trippier. To tylko i wyłącznie dlatego, że zdążył zejść przed stratą czystego konta. Ja myślałem, że on stracił to czyste konto, nawet nie zauważyłem, że on zszedł już. Nie, nie, zszedł jeszcze bonus, zdążył złapać. W sobotę straciliśmy Mitrowicza i na razie są informacje dosyć sprzeczne, czy jest to coś poważniejszego z kostką i odnowienie tego urazu z reprezentacji, czy też coś niegroźnego. Toney, który był pchany do składów, skończył mecz, co prawda, z 6 strzałami, ale również z żółtą kartką za pyskówkę i był z tego punkt. I jak zbierzesz Mitrowicza i Toneya, to wychodzi, że ten Solankę, z którego wyśmialiśmy wzdłuż i wszerz, da więcej punktów niż para moich napastników. Prawda, Solankę też to spotkanie kończył z expected goals 0,06, ale gdyby mu tego karnego dali, to mogły podejść też Billing. No ale sobota to była tragedia, tak? Erna popsuł Jezus, który znowu... Strasznie poleciałem. Tak, i wiesz, nie dość, że punkty za bramkę, to jeszcze 2 punkty bonusu, to nawet te 2 punkty bardzo mocno przy tym posiadaniu zabolały. Kane 6 punktów, zawsze możemy powiedzieć najmniejszy wymiar kary, ale też 6 punktów też zabolało. No i mocne pikowanie, ale potem była niedziela. Ta cudowna niedziela. Erling Haaland, 3 gole, 2 asysty, 46 punktów. W zasadzie nie wiem, mam taką tutaj nitkę otwartą, gdzie mógłbym kolejne 15 minut spędzić nad omawianiu rekordów Haalanda. No właśnie, to takie nudne się już wydaje, prawda? Takie... No to się już robi nudne. No, mi tylko utkwiła jedna cyferka, że jeżeli zachowa to tempo i jeżeli stacje i boisko będą iść w parze, no to ten sezon skończy 70 bramkami w lice. Też to widziałem. Kurde, to jest to... No myślę, że połowę tego. Myślę, że 30-35 na tyle obstawiam. Jak dojdzie do 40, no to po prostu naprawdę będzie człowiekiem z kosmosu, cyborgiem i tego typu epitety po prostu. Niesamowite, co on gra, w ogóle niesamowite, co gra City. Guardiola gasi trochę entuzjazm, już dzisiaj mówił, że no ale spokojnie, przecież ten Haaland, wiecie jak było w zeszłym sezonie, on nie jest w stanie grać każdego spotkania, na pewno będą mecze, w których po prostu nie zagra, bo go troszeczkę musimy oszczędzać, no ale ja zakładam, że mówił to w kontekście jutrzejszego spotkania z Kopenhagą, a nie w kontekście weekendowego meczu ze Świętymi, gdzie no wydaje mi się, że Haaland jest teraz... No ma taką psychikę, że jakby usłyszał, że ma usiąść na ławce, no to raczej nie będzie chciał, prawda? Tutaj jest 4. hat-trick do wyjęcia. No też tak myślę. Myślę, że powoli nasze... Moje, ja tak sobie lubiłem na Twitterze w sobotę rano zapodać pytanie, kto na kapitanie w kolejce. To od czasu, kiedy sympatyczny Norweg pojawił się w Premier League, no to pytanie już przestaje mieć sens i teraz tak naprawdę, nawiązując do twoich słów, myślę, że kto na wicekapitana, tak? To tutaj w tą stronę trzeba pójść, mając na uwadze to, że Pep może go posadzi kiedyś, no to jednak kto na wicekapitana, jeżeli Haaland nie wyjdzie, to jest chyba taka sonda sobotnia się zapowiada w najbliższym czasie, bo no, nie ma powodu.
No mógłbyś nawet założyć konto, mam go na wicekapitanie na przykład. Tak, I dokładnie, dokładnie, tutaj dokładnie. byśmy się zastanawiali, kto będzie najlepszą opcją. No, mnie zdumiewa fakt, że Erling Haaland ma w tej chwili posiadanie 82,6%. To jest totalnie pieprzony rekord. Ale co mnie dziwi jeszcze bardziej, że to posiadanie wciąż rośnie i prawdopodobnie przed kolejką następną on jeszcze wzrośnie z ceną. Czyli wciąż są ludzie, aktywni menedżerowie, którzy nie mają Haalanda i którzy właśnie go kupują. Dla mnie to jest zaskoczenie, ile potrzebujesz dowodów, ile potrzebujesz punktów, aby się dopiero w 10. kolejce przekonać, że to jest zawodnik, no po prostu, no, którego trzeba mieć. Tak, to prawda. I też takie, ja też byłem zdziwiony, że aż tak dużo to jego bramki ważą w overallu, bo mi się wydawało, że nie będzie aż tylu, aż takiego skoku. A tutaj się okazywało, że co gol, no to po prostu, wiesz, 50 tysięcy do góry praktycznie w moim wypadku. Tutaj zagrał czynnik tak zwany Salah. To była jedyna kolejka, gdzie Haaland miał jeszcze jakąkolwiek realną konkurencję na opasce. Pamiętasz, co mówiliśmy tydzień temu? Trzy opaski na kolejkę. Tak, tak. Haaland, później Salah, później Maddison. I powiedzmy, trafiliśmy z każdą opaską, bo każdy z tych trzech zawodników dał punkty. Jeden dał więcej, drugi dał po prostu mniej. No i Salah był tą pokusą, bo każdy, kto go miał w składzie lub go na przykład sprowadził za De Bruyne, no to wydaje mi się, że jak ktoś go sprowadzał, to tylko wyłącznie z myślą, że mu oddać opaskę i zaryzykować. No bo fakty są takie, że 3-3, a więc Liverpool zdobył 3 bramki. No ale Salah miał chyba najwięcej strzałów, ale zmarł XG. Właśnie. Znaczy, zobaczyłem ciekawą statystykę, że drużyna numer jeden widzę w tej chwili, jeżeli chodzi o ilość celnych strzałów na mecz, jest oczywiście Manchester City 6,8, ale drugą drużyną jest Liverpool 6,6 celnych strzałów. I teraz jak popatrzysz na celne strzały Salaha, to kolejka 9 była jedyną kolejką, w której oddał więcej niż jeden celny strzał. A tak regularnie Mohamed Salah co kolejkę oddaje tylko i wyłącznie po jednym celnym strzale. Wyjątkiem jest kolejka 5, gdzie nie oddał żadnego strzału. I to. Więc rozumiem, że możemy go chwalić za expected assist i faktycznie grając troszeczkę przyklejony do prawej strony więcej kreuje, więcej podaje piłek, no ale efektem jest to, że mamy kolejną asystę, nie mamy bramek. No tak. Ale też z drugiej strony bym go bronił, że to był bardzo dobry mecz Salaha i jak oglądam każde spotkanie Liverpoolu, to było to jedno z lepszych. Tylko, że wciąż w kontekście kreacji. Oczywiście, że schodził do środka, szukał tych okazji, miał jedną setkę, ale to wciąż nie jest to, co było wcześniej. No tak, no zwłaszcza, że jak popatrzysz na cały rok kalendarzowy, przepraszam, tak tylko, że jak na ten cały rok kalendarzy popatrzysz, no to lista zawodników, którzy w tym roku zdobyli więcej goli niż w Salah, jest w Premier League cholernie długa. No, tam jest Zaha, tam jest Maddison, tam jest Ronaldo chyba nawet. Albo może Ronaldo miał akurat tyle samo goli. Ale jest to niepokojący trend. Znaczy, no tak, no już pamiętam, że pod koniec poprzedniego sezonu już moment z tego, co pamiętam, nie w sensie trzymanie Salaha długo, aż zacznie zdobywać bramki, a nie przejście na Sona, był chyba kluczowym w końcówce poprzedniego sezonu, bo tam chyba wtedy Son odpalił, a Salah gdzieś tam sobie ciurko po bramce czy po asyście jakoś i to już od tego, i dlatego też dużo osób na starcie tego sezonu nie chciało zaczynać z Salahem, szukało innego wyjścia, tak? No, Tak, co akurat się zemściło, ale... Tak, ale troszkę tak ten sezon wygląda, że w dłuższej perspektywie te predykcje się spełniają. Po prostu. Tak, ale umyka nam jedna rzecz, bo jeżeli ktoś patrzy tylko włączy na cyferki, to przecież powie, że w zasadzie Salah też daje co kolejkę i jak tą asystę doliczysz do jego punktu, do jego dorobku punktowego, a na przykład De Bruyne doliczysz te dwie asysty, no to znowuż ta różnica punktów na mecz w FPL-u będzie całkiem niewielka, prawda, pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, ale mam wrażenie, że wielu menadżerom umyka, jak bardzo ważny jest balans i jak bardzo ten balans zaburza posiadanie Salaha, że w zasadzie za 13 milionów, gdzie nie dasz opaski, no to już jest prawie kotwica. No. A jeżeli ktoś do tego ma jeszcze Trenta, czyli kolejne 7,5 miliona, które już totalnie jest balastem, no to odbierasz sobie balans, bo z jednej strony zawsze powiesz, no kurczę, przecież nie sprzedam Salaha przed,
Natomiast zobacz, jak ten skład by dobrze wyglądał, gdybyś nie miał Salaha, prawda? Możesz naprawdę wachlować tymi opcjami i nawet jak teraz mamy kontuzjowanego Isaka czy Mitrowicza, to masz pieniądze i masz ten luksus, żeby szukać innych opcji. No dokładnie, dokładnie. No, wiesz, z Salahem jest taki problem, że mamy kolejkę 12 i trzeba będzie jakiegoś kapitana tam wybrać i do tej pory taki ruch sprzedam De Bruyne, kupię Salaha, wydawał się prosty i oczywisty. To im dalej w las, im bliżej tej kolejki 12, tym taki ruch wydaje się mało, coraz mniej sensowny. W sensie pewnie De Bruyne trzeba będzie sprzedać, ale pytanie, czy kupuję za niego Salaha na tą kolejkę 12. Ja ci tylko powiem, że Bernardo Silva, on ma dzisiaj 44 punkty, jeden punkt więcej od Salaha tylko, ale w ostatnich 6 kolejkach tylko raz nie przyniósł jakichś punktów z przodu, a tak ma 13, 9, 6, 3, 6 i 5. Więc ma średnio 7 punktów na kolejkę. Wydaje mi się, kolejkę. Że wiesz, no. Lista takich pomocników jest długa. Na chwilę obecną mi się wydaje, że dla mnie bardziej kuszącą opcją jest Diaz na przykład, jako ofensywny pomocnik Liverpoolu na te fiksy. Natomiast oczywiście z tyłu głowy wciąż będzie gdzieś ten pierwiastek strachu, no bo młoty u siebie w kolejce 13 mecz z Nottingham Forest, w kolejce 14 Leeds. Nie skreślałbym Salaha i broń Boże, nie chciałbym tej dyskusji prowadzić w stronę skreślenia Salaha, ale mamy ten luksus, że wydaje mi się, że na chwilę obecną możemy o nim co najmniej na dwie kolejki zapomnieć. Oczywiście, tak. Gdybym ja miał Salaha w składzie, no to bym wiadomo, żebym nim zagrał na kolejkę 10 i na kolejkę 11, bo to nie jest powiedziane, że Salah punktów w tych kolejkach nie da, ale natomiast oczywiście bym w tej chwili transferu nie planował, natomiast wydaje mi się, żebym wyrzucił Trenta ze składu i to też nie dlatego, że nie da punktów z przodu, bo to jest zawsze do zrobienia, natomiast no, defensywnie Liverpool ma problemy, Klopp się z tego tłumaczy coraz bardziej nerwowo. Dzisiaj widziałem ten monolog, który wygłosił w obronie Trenta. Tłumaczył to, że no, słabszą formę tłumaczył tym, wiesz, jak jest pressing, no to Trent gra wysoko i jak się nie zdarzy cofnąć, jak piłki nie odbiorą, no to w końcu ktoś przejdzie i taki Trossard dwa razy, a potem trzeci raz to po karo, prawda? Ale to jest takie tłumaczenie dla mnie, które brzmi bardzo zdroworozsądkowo, ale z drugiej strony, no wiesz, jesteś Liverpoolem i jak nie masz planu B w sytuacji, gdzie po prostu Trenta objeżdżają raz, drugi, trzeci, no to jest kiepsko, tak? Kiedyś, wiesz, no, zawsze ktoś musi Trenta pilnować z Liverpoolu, czy to był Fabinho, czy to był, nie wiem, Henderson, ale no, robi się problem i być może ten Southgate na przykład, którego do kadry nie powołuje, no to wiesz, może nie jest obciążony tym, że jest trenerem Liverpoolu i po prostu uznaje, że jednak potrzebuje kogoś, kto... Jednak ma tam zmienników na tej pozycji, tak? W sensie, no właśnie. Trent no, już dawno no, nie miał żadnego takiego ciśnienia na pozycji. Trent zmienił ten Milner, więc no, to jest tragedia. A poza tym, wiesz, nie tylko Trent. Nie wiem, Van Dijk też robił błędy, których w ubiegłym sezonie by nie popełnił. Robertson, jak był zdrowy, to był cieniem z zeszłego sezonu. Tsimikas gra bardzo słabe zawody. No, jest duży problem, dlatego jeżeli popatrzysz na kolejkę 10, 11, no to zwolnienie Trenta i przeładowanie tej kasy za niego w inne formacje wydaje się chyba dobrym pomysłem. Tak. W ogóle też pytanie, czy do niego wracać po prostu już po kolejce 12. O, ja myślę, że na razie nie. W ogóle, wiesz co, jak sobie patrzyłem na statystyki po tym meczu z Brighton, uderzyło mnie to, że Brighton dało tylko 6 strzałów i z tych 6 strzałów miało XG na poziomie 2,37. Czyli to oznacza, że każdy strzał ważył 0,40 XG. A to z kolei oznacza, że jeżeli mierzymy duże sytuacje strzeleckie powyżej 30, to mieli 6 dużych sytuacji strzeleckich w tym meczu. Każda sytuacja to był strzał z pola karnego i tylko bramkarz Liverpoolu powstrzymał, że ten wynik nie był wyższy dla Brighton. Tak, po pierwszej bramce Trossarda Alisson za chwilkę miał fantastyczną interwencję, bo już byłoby 2-0 dosłownie po pierwszej bramce. Tak. Zresztą wiesz, to spotkanie i też derby północnego Londynu, gdzie akurat spodziewaliśmy się bramek, ale to spotkanie chyba zamyka jak na razie temat premium obrońców, bo zawsze jest ten moment w sezonie, w którym ta idea 4-4-2
gwałtownie umiera. I to jest moment, w którym popatrzysz na zestawienie obrońców FPL-u, no to pierwszy premium obrońca, którego tak nazywamy, to jest Cancelo, tak? Ale powiedzmy dlatego, że ta obrona City jest bardzo szczelna, a później dopiero mamy Perisicza na miejscu 11. James jest gdzieś daleko, nie ma w ogóle defów Liverpoolu. Jak popatrzysz, kto jest wyżej niż Trent, to głowa boli. Więc wydaje mi się, że druga nauczka, która płynie z tego, że sprzedaż Trenta w zasadzie nie powinna zaboleć, chyba że faktycznie nagle z kanonierami, nie wiem, dwie bramki, cokolwiek. No ale Trent miał jedną kolejkę, gdzie zdobył 17 punktów, nie? Tą jedną, no, jedyną, wiem, czwartą. Tak, a tak, poza tym nic nie grał. No właśnie. I wychodzi na to, że w tej chwili najlepszym premium obrońcą jest Trippier. I to też na farcie, bo szedł przez startą czystego konta. I mamy absolutnie wolną rękę, żeby w końcu zacząć bawić się układaniem obrony z innych nazwisk niż te, no, takie bardzo szablonowe i popularne. No na to by wychodziło. Jeszcze chciałem o Liverpoolu słowo, bo tutaj nie poruszyłeś bardzo ważnego nazwiska. Ja myślę, że ono ucieka wszystkim. Myślę, że to jest Firmino. I ten Firmino, który tak zupełnie od czapki, przynajmniej dla mnie, nagle jest czwartym napastnikiem w grze. Ma 47 punktów, tyle samo co Jesus. Grając od niego 44 punkty w czterech ostatnich meczach, to jest masakra. I wiesz, i gra od niego dużo, zagrał od niego dużo mniej minut. W 5 bramek w 6 meczach. Kane i Mitro mają po 8. Jak sobie popatrzyłem na jego statystyki u siebie w meczach, to tam masz 30 razy dotyka piłkę w polu karnym, to jest top. Ze 14 strzałów 12 z pola karnego. To jest Firmino, który gra w ataku. Kosztuje skromne 7,9 miliona. I dla mnie to jest taki, wiesz, fajny ruch na tą kolejkę 12 z posiadaniem 3,7%. 3,7% dzisiaj. Nikt go nie ma. A on ma mega, mega liczby i te liczby są, punkty są poparte strzałami, wiesz, gdyby pozycją na boisku. Pozycją są poparte, ponieważ no, Darwin Nunes nie sprawdził się na razie jako napastnik pierwszego wyboru. I tak, tak, więc to Firmino gra tego Darwina, którego my myśleliśmy w kolejce pierwszej, a to Firmino jest Firmino tym gościem. Firmino jest opcją, ale też tematem na za dwa tygodnie, prawda, bo to posiadanie jest minimalne, już rośnie, 8 baniek moim zdaniem w weekend już pęknie, ale masz rację, no to jest ktoś, kogo będziemy potrzebować. Tak, tak. Wiesz, mój kolega twierdzi inaczej. Mój kolega mówi, że Liverpool może mieć kryzys, ale i z kanonierami, z Manchesterem City da z siebie wszystko. I właśnie Firmino to jest ktoś, kto może dać. No, tylko przypomnę, że Firmino z Arsenalem to ma jakąś mega w ogóle statystykę, już nie będę jej szukał, ale załóżmy, że w 5 meczach 10 goli, tak bym przyjął, no. Mniej więcej. Tak, ale też Arsenal u siebie na własnej stronie ostatnio jest bestią. No wiesz, jeżeli ktoś by mnie zapytał top 3 zastępstwa Mitrowicza, no to tak, obok Wilsona dlatego na pewno wymienię Firmino, który jest niewiele droższy niż Wilson. Dlatego chciałem o tym wspomnieć, wiesz, i też troszkę tak w kontekście kolejki 12, no bo jednak w jakiś sposób sobie ją trzeba zaplanować. I rozumiem, że ten, wiesz, ten ruch De Bruyne za pomocnika był jakimś takim ruchem. De Bruyne out, Salah in, to był taki prosty ruch, który bardzo łatwo wykonać, ale jeżeli Salah nie jest w formie takiej, jakiej się spodziewaliśmy, no to może jednak poszukać czegoś innego i moja głowa powoli idzie w tym kierunku, nie? Takiego, nie wiem, wiesz, czy to też nie będzie za bardzo przekombinowane, ale na razie no, nie mam jakiegoś takiego sztywnego planu, że to musi być Salah, że to w kolejce 12. Bardziej zastanawiam się, komu dać opaskę i w tą osobę będę chciał na kolejkę 12 wycelować. No bo to jest chyba najważniejsze, bo wtedy nie będzie Haalanda i tak naprawdę tutaj się... Bardzo mi się podobało, ktoś napisał, że Haaland jest tak zajebisty, że nawet mu odda opaskę w kolejce 12. No, dokładnie. Ale no to wtedy wchodzę ja cały na biało z moim sądą, kogo na wicekapitana w kolejce 12. No i zostajemy z tym samym problemem, tylko wtedy już wiemy, że on się zaraz wydarzy. I tutaj tak ostatnio myślałem, że chyba jednak te wszystkie transfery, które sobie planujemy, to tak naprawdę powinien summa summarum z wytypowanie, że wstawimy do składu tego zawodnika, który będzie naszym kapitanem na kolejkę 12, jeżeli go dzisiaj w składzie nie mamy.
I tutaj te transfery powinny pójść. No. Zgadzam się. W tą stronę iść. W kolejce, tak, no ja mam plan, bo kolejka 12 to jest kolejka, w której Brighton gra z Nottingham Forest. I może to jest okazja, żeby pobawić się na przykład opaską na Trossardzie, który ten sezon ma wyśmienity. I wiesz, możemy ciągle go nie traktować poważnie, ale w spotkaniu z Liverpoolem w zasadzie grał jako drugi napastnik i to już nie jest piłkarz, którego powinniśmy ignorować. Dla mnie jest jednym z top transferów już nawet na tą kolejkę. To jest jeden mój plan, ale idąc w stronę kolejki 12, zaplanowałem sobie również ich ten ruch będę wręcz polecał, tak mi się wydaje, że jest dobry, sprzedaż Cancelo i przejście na trójkę Foden, De Bruyne, Haaland. No bo wiesz, oglądasz derby Manchester United, widzisz jak ta trójka współpracuje ze sobą, tak jakby grali dosłownie od eonów i wydaje mi się, że to Foden powinien dawać więcej punktów niż Cancelo, a Cancelo zacznie też powoli zwalniać fundusze w defensywie. No to też mi się wydaje, że się, pozbycie się Cancelo jest ruchem dobrym, zostawienie De Bruyne jest ruchem bardzo dobrym. Tak, wiesz, i tylko więcej nawet. No. Jest wiele ruchów bardzo dobrych. Podoba się wręcz idea zagrania w kolejce 12 w dziesiątkę i to bez pierdolenia się, że muszę koniecznie mieć 11. Zobacz, że wyniki, które wykręciliśmy, nie żeby mi sodówka odbijała, ale Mitrowicz zagrał za 0, Luci zagrał też trendy za 0. Widziałem skład Saka za 2 u mnie, Cancelo 1-2 z James. No, a ja widziałem skład z Neko Williamsem za minus 1, z Mitrowiczem, z Trentem i ten skład zagrał za 101 punktów. No, kilku naszych znajomych zdobyło po 100 punktów. Serdecznie ich pozdrawiam. Tak. Byliśmy blisko z Marcinem. Pozdrawiamy razem. Ich bez naciskania na serdecznie w tej kolejce. I wiesz, myk w tym, że jesteśmy oczywiście więźniami nawyków, tak, więźniami Salaha jeszcze mentalnie, ale też jesteśmy więźniami, że optymalną ilość punktów zawsze daje grywalna jedenastka. To jest bullshit. Nie? Dziesiątka też może dać dużo punktów. Tak, jeżeli tak, masz dobrą tak. Dziesiątkę, a nie przeciętną jedenastkę. Tak myślę, że tutaj nie ilość, a jakość i naprawdę będzie w kim wybierać w tej kolejce 12. Bardzo możliwe, że wstawiliśmy tego zawodnika, który będzie naszym kapitanem Marcinie, ponieważ możliwe, że to będzie Madison. Który gra z Leeds. Który zagra z Leeds u siebie i tylko nawiąże do tweeta Bendziego, który napisał "And nothing else matters". "And nothing else matters", tak, dobrze. Więc to było dobrze. Naprawdę fajne. Aczkolwiek, wiesz co, uważam, że on i kolega Maciek zrobili po prostu pochamie mi troszeczkę. Powiedzieli, że ja go kupię i uznali, że wystawiam go na C, żeby mój transfer nie był dla mnie takim fajnym transferem, bo dawał im 2 razy więcej punktów niż mi, chociaż swoją bekę z niektórych ludzi. 10% posiadania Madisona. Nie, pięknie się jechało do góry. Z 600 tysięcy na 300. No, przy tej drugiej bramce, którą z wolnego zdobył, to aż pozwoliłem sobie na lekkie krzyknięcie z radości, bo naprawdę, kurczę, słuchaj, nie pamiętam takiej sytuacji, a gram długo, w której zawodnik w poniedziałek ratuje uczciwie kolejkę. To nie było, wiesz, wymęczona jakaś, kurczę, asysta. Z reguły mecze poniedziałkowe, które miały ratować kolejkę, tego nie robiły, a tutaj? No, pięknie tutaj dojechał z punktami. Dodajmy, że teraz gra z Bournemouth i tak. Znalazłem ciekawą statystykę. 6 ostatnich spotkań z Benjaminkami Madisona. To z punktami wygląda tak. 18, 15, 8, 10, 16 i 8. Cztery dwucyfrówki i Bournemouth, które już nie jest tak słabe w defensywie, jak było na początku sezonu za poprzedniego trenera. Wydaje mi się, że jest absolutnie w zasięgu Madisona i Lisów, które nie grają na zwolnienie trenera, które być może się mentalnie przełamały teraz. Tak, wyglądało na to, że jak gdyby wrócili do tego, wiesz, do tego poziomu, którym po prostu, do którego się spodziewaliśmy na początku sezonu. Ale nie spodziewaliśmy się 8 punktów Warda, chciałem zaznaczyć. Nie. Długo się zastanawiałem nad tym. A ja ani chwili właśnie. A ja się zastanawiałem długo i prawie, kurde, tam w ostatnich minutach Fula musiało oczywiście bramkę zdobyć, ale i wtedy najmniej plan, że Paul by został, no to by nie był aż takim błędnym planem. Dobre jest to, że kiedy
Pope będzie grał z Manchesterem United na wyjeździe, no to wtedy może z Crystal Palace ten Ward będzie mógł wejść sobie do podstawowego składu i tym się pocieszę, że to... Powiedzmy, że Nottingham Forest... Oni zrobili jedną bramkę w trzech meczach wjazdowych, czterech teraz. No to... Ale wiesz, poszło słupek i w zasadzie nie byłoby w ogóle dyskusji, gdyby ta piłka wpadła do siatki. Ale tak. Ward faktycznie, dobre spotkanie, czy save, obroniona sytuacja 1-1. No może faktycznie też te pochwały, które Rodgers na presie mu sprzedał, że wciąż w niego wierzy, może go budują powoli. No zobaczymy, może jest jakaś fajna historia, że ten bramkarz wyśmiany za cztery bańki nagle stanie się opcją. A tak, i to wtedy w ogóle zwalniałoby kupę kasy na... A nie, no tak, ale wiesz, no mi się grało łatwiej, jak był beznadziejnym wyborem, ponieważ nie przyjmowałem się popleciał po prostu na bramkę, tak. A teraz znów będzie sytuacja, gdzie czuję się niezręcznie, bo gdzieś tam ten drugi bramkarz ma szansę. Będzie się zastanawiał przed tym spotkaniem z Bournemouth na wyjeździe pewnie, no bo tutaj Brentford, ten tunel pewnie w końcu bramkę zdobędzie. Zakładam, no mam nadzieję, że akurat nie teraz Newcastle, ale no już pewnie zaraz się przełamie, no to sześć strzałów to było blisko dosyć. Ja tutaj jeszcze, Marcinie, chciałem na temat Arsenalu z tą chwilę pogadać. W międzyczasie no. Trent Alexander zdobył ładną brameczkę z rzutu wolnego. No to miło, to miło. To się może zdarzyć również w meczu z Arsenalem. No był bliski w 90 chyba, ponad 10 minucie, tak? W tym meczu z Brighton, tam chyba słupek był. No był również bliski asysty, nie? Ale tego, że po prostu poszedł samobój. Nie no, wiesz, ja mówię sprzedać Trenta, też nie chciałbym, żeby ktoś odbierał moje rekomendacje sprzedać już dlatego, bo jest beznadziejny. Nie, moim argumentem jest to, że jest za drogi, jeżeli chodzi o punkty, które daje. No zdecydowanie. Nie daje. Nie przynosi żadnych punktów. Praktycznie on ma 3,4 punkta na mecz. To jest no, żenujący wynik, niestety. No. Niestety to jest wynik, tak. Wynik żenujący. Słuchaj, Jezus, mówiliśmy o nim, że nam delikatnie zniszczył OR w sobotę po jednej bramce, po 8 punktach, tak, tam były 2 punkty bonusowe. Czy tutaj tak naprawdę, Marcinie, nie powinniśmy sobie powoli planować tego ruchu, że odkupujemy Jezusa po kolejce 12, czyli na kolejkę 13, czyli to jest wyjazd na Southampton i później mamy mecz u siebie... Czekaj, dobrze, Southampton, a potem u siebie z Nottingham Forest. No bo ten procent posiadania Jezusa jest skandalicznie wysoki i ta jeden głupi gol to jest naprawdę straszny skok w overallu w dół, jeżeli ktoś go nie ma. Jestem pewien, że będę go miał na kolejkę 13, tak? Bo chyba wtedy gra z Nottingham Forest. Tak, nie, w 14 grałem z Nottingham Forest, 14. A w 13 no grałem Southampton na wyjeździe, co... Myślę, to że jeszcze, też... nie? Ale wydaje mi się, że będę go miał. Gdzieś tam Toney ma jeszcze chyba Nottingham Forest w kolejce 15, ale wiesz, jeżeli gramy już 3-4-3, no to nie będzie problemu bawić się tym trzecim slotem. Czy to będzie Mitrović, czy to będzie Isak, czy to będzie Wilson, czy na przykład Firmino. Jezusa na pewno warto mieć, no bo mówimy o drużynie z absolutnego topu, która no Tottenhamowi nie dała nic do powiedzenia, tak? Tam w zasadzie powinno być 3-0, gdyby nie ten głupi karny. Tak. Wydaje mi się, że to oni są teraz absolutnie faworytem w spotkaniu z Liverpoolem i na pewno warto ich posiadać również po tym blanku. To nie ma dyskusji. To, że myśmy na dzikich kartach wyrzucili Jezusa, bo cztery kartki, bo blank, no to powiedzmy, że był to błąd, bo punkty nam uciekają. Tak, uciekają o R-spara. Z drugiej strony mamy zawodników, którzy, no jednak wiesz, sprzedaliśmy Jezusa, który kosztuje swoje, z tego miliona, za który kupiliśmy Isaka czy tam Mitro, no to wydaliśmy ten milion, nie wiem, na przykład ja go wydałem na De Bruyne, no załóżmy, że punkty byłyby podobne. Ale leży w banku cały czas, więc źle go zainwestowałem. No nie zainwestowałeś, inflacja ci zjada, kolego. Bo jeszcze, tam są jeszcze, dla mnie są dwa nazwiska w Arsenalu ważne, trzy właściwie, a właściwie to kurde cztery, bo cały Arsenal gra tak, że tam należy jest Saka. Saka, którego ja chciałem sprzedawać teraz na Liverpool, chciałem sobie kupić Zachę, no ale jeżeli Mitro z Isakiem mi wypadają, no to tego Sakę zostawię i wydaje mi się, że przy tym, co pokazuje Liverpool i przy tym, jak Saka gra, on 6 sytuacji stworzył z Tottenhamem, było go widać strasznie, to
Wydaje mi się, że to nie będzie też taki ból, wiesz, że go zostawią, tak mi się wydaje. No to jest taki mój taki problem z Saką, no bo mało osób go mam. No ja tutaj liczę, że to jest taka moja różnica troszeczkę, która w takim spotkaniu z Liverpoolem może mi odpalić, wiesz, no nie będzie to Zaha z Wilkami u siebie. Nie z Wilkami, przepraszam, Zaha gra z Leeds u siebie. No ale co zrobić, no. Widziałem taką statystykę, o której wcześniej nie słyszałem, expected FPL points, no to w top 10 Saka jest. Oczywiście Haaland jest pierwszy i Saka w tej tabelce jest wyżej niż Salah. Czy wydaje mi się, że Arsenal strzeli więcej bramek, więc jest większe prawdopodobieństwo po prostu, że Saka gdzieś tam dołoży nogę, no bo do Martinelliego fajnie tutaj im się to linkowało, te przerzuty, szkoda, że tam był chyba słupek po podaniu Saki do Martinelliego, jakoś tak to słupek albo Loris wyjął. No i zostaje ten Martinelli. Czy co dla ciebie cały czas jest opcja, żeby go sprzedawać na ten gaming 12? Nie, wydaje mi się, że jest niesprzedawalny. Lubię to słowo, bo potem sam sobie zaprzeczam, ale w tej chwili nie chodzi o punkty, które daje, ale to jest wciąż pomocnik spółki 6 milionów, który po prostu u mnie na ławce zostanie i nie ma sensu szukać kogoś lepszego. No właśnie, bo szukaliśmy ostatnio tego lepszego, przyznam się, że polecałem, nazywa się na S z Leeds. Skończył z minus 2 punktami, ale przez to, że go wstawiłem go w dwóch draftach, kurwa. W dwóch draftach go wstawiłem. Też mi się ta opcja podobała. Dwie żółte kartki, więc w tej kolejce nie zagra. Gdzieś nam umknął, nawet się nie pojawił na radarze Almiron, który chyba ma najlepszy sezon, odkąd trafił do Premier League. No Almiron pięknie siedzi za 5 baniek, jest myślę, że tak. Super opcja. On jeszcze jeden, ten gościu z Arsenalu za 5-1, nie? Co już ma trzecią bramkę w sezonie? Chyba drugą, a może i trzecią. No ale faktycznie te opcje za 5, o nich się głośno nie mówi, ponieważ wszystkie reflektory ciągle są skierowane na pastników albo na premium defów. Ja myślę, że tam jest kilka punktów, które w sensie jak już widać na tym etapie sezonu, że taki zawodnik po prostu punktuje jak najęty, no, że wiesz, za 5 baniek, no okej, okay, nie będzie to Bailey, który wszyscy mieli jakiś hype na niego, ale myślę, że to jest taki Neto i taki Bailey, gdzie wszyscy szukali, że to będą oni, a tutaj pokazałem się zupełnie, no w sumie Almiron troszkę w pre-seasonie się pokazywał, on ma dzisiaj 38 punktów, sorry, 37. Trzy bramki, tak. Wiesz, i gra taki Bailey w poniedziałek znowu o 21 z Nottingham Forest. Być może historia się powtórzy, a być może zacznie ten mecz na ławce. Nie ufam. Możliwe. Powiem ci szczerze, strasznie mnie na przykład zawiódł taki zawodnik jak Watkins. No bo zbawiam, że istnieje. No właśnie, wiesz, bo on tutaj za 7,2 w spotkaniu wyjazdowym z Nottingham Forest, no idealnie by mi się tam wpasowywał w jakąś taką narrację, że zdobędę sobie punkty na słabej obronie Nottingham Forest, no ale no, on tutaj nie jest w stanie zdobyć bramki po prostu i to jest przerażające, to może za mocne słowo, no ale kurde, no 14 strzałów, jeden gol. Dwa punkty co kolejkę. Troszkę liczyłem, że on tutaj coś zrobi w tym spotkaniu z Leeds. On, mam wrażenie, że pusta bramka go przeraża. On i Bamford na jednym boisku to jest jakiś kosmos. No Rodrigo też się nie popisał na zasadzie, że no powiedzmy, że Leeds i Aston Villa po prostu spychamy na drugi plan w tej chwili. Nawet nie ma co o nich rozmawiać. O Leeds możemy mówić w kontekście tego, że gra z Crystal Palace w niedzielę i to jest mecz wyjazdowy. Crystal Palace gra u siebie i to jest pytanie do ciebie, Łukaszu. Czy to jest moment, gdzie kupujesz Zachę? Pomimo tego, że z Chelsea strzału nie było i jeden strzał. Ja bym go kupił, gdybym nie miał problemu z Isakiem i z Mitro. To ja bym go, no tak. To w ogóle bym, wiesz, sprzedałbym Sakę, kupiłbym Zachę, miałbym jeszcze chyba 0,7 w banku z tego transferu, czyli razem miałbym ponad milion w banku, więc później by mi było stać na Firmino na kolejkę 12.
i zostawiając wtedy De Bruyne w składzie i sprzedając sobie Cancelo, więc naprawdę ja bym ten ruch zrobił i prawdopodobnie po prostu przesunę go o kolejkę albo o dwie. Ale no na dzisiaj... Stracisz spotkanie z Leeds i stracisz spotkanie z Leedsami. No wiem, ale albo Crystal wiesz... Crystal Palace jest ekipą, która do Mundialu ma fiksy absolutnie zielone, żadnych meczów z top six. No piękny kalendarz, autostrada tak zwana. Ja wiem, no niestety te punkty mnie ominą i... Jak sobie o tym dzisiaj pomyślałem, wiesz, no jeżeli sobie coś przyjmujesz, kurde, no i napiszesz sobie na kartce, nie będę miał punktów z Zachy, bo tak się życie ułożyło, że go, kurwa, nie mogę kupić w tej kolejce, no to będziesz oglądał potem ten mecz, patrzysz na tą kartkę, no kurwa, no trudno, no nie dało się, no to wiesz, to jakby twoi znajomi jechali na wakacje i kurwa nie miał kasy, no nie pojedziesz z nimi, wyślą ci fajną fotkę, że było zajebiście, no tak się domyślasz, że było zajebiście, no to sorry, no czasami się po prostu nie da, czasami się nie da. Ja tylko tutaj mocniej chciałem jeszcze powiedzieć, że Rodrigo wrócił i Rodrigo cały czas ma o 3 punkty więcej niż w Salach. A nie, przepraszam, mniej, tylko ma 3 punkty mniej niż w Salach, więc... A trochę go nie było z nami, co? No tak, to prawda. No właśnie, więc... No ale, czyli powiedzmy, gdyby ktoś nas zapytał, czy Zaha jest opcją, jest na pewno opcją będzie opcją na każdą kolejkę do Mundialu. Oczywiście Zaha ma tą historię trollowania, wkurzania posiadaczy. U mnie to jest historia z reguły nieudanych transferów, ale jest to jeden z tych piłkarzy, których jak będzie zdrowy. Mam zamiar trzymać aż do... Ja myślę, że to jest taki sam prosty transfer dzisiaj jak... Jak Madison. Tak, 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 tak. To jest ta ścieżka, którą ja sobie wytyczyłem na dzikiej karcie, ale kontuzje, czyli życie przyszło i zmiotło ten plan. Chociaż mam jeszcze cichą nadzieję, że Isak wróci, że Mitro... Znaczy Isak może wrócić, on już biegał tam, gdzie no nie właśnie. Trenował z głównym zespołem, ale już tam sobie na murawę wyszedł, kółeczka robił. Jest szansa moim zdaniem na to, że zagra już teraz. Jeżeli Mitro by wypadł tylko na jedną kolejkę, no to potem Bournemouth, Aston Villa, Leeds, Everton. No i co, ja pojadę na to Fulham, na Everton i nie będę miał Mitro? Bez sensu. Więc wiesz, ja bym go spokojnie sobie wtedy zostawił, ale wtedy chyba i tak bym nie, wtedy bym musiał sprzedać Zachę. Zastanawiam się też... Czy sprzedawać Sakę i kupić Zachę na ten Liverpool, który gra fatalnie w obronie przy tak dobrze grającym Arsenalu? Nie, ja bym Saki nie sprzedawał, absolutnie. No właśnie. Kanonierów przed tym meczem z Liverpoolem w ogóle nie ma. Tak, właśnie mi się wydaje, że... To, że trend w tej chwili zdobywa bramkę, nie oznacza, że defensywnie Liverpool nagle zrobił jakiś mega zwrot. Co, no ja dobrze, znaczy, czy dobrze pamiętam, to może za dużo powiedziane, bo ja mało rzeczy pamiętam, ale jednak tak mi coś świta, że jak był ten dokument Amazona o Arsenalu, to tam... oni z tym Liverpoolem mają chyba do wyrównania troszkę rzeczy, a Arteta potrafi zmotywować swój, kurwa, dziwny, zwariowany sposób, który dla mnie jest genialny po prostu, no ale no, to nie wiesz, jest... No, to jest mecz o absolutną czołówkę, tak? To jest dla Arsenalu to jest tak samo ważny mecz, jak dla Manchester City z Liverpoolem, prawda? No to jest mecz o 3 punkty na szczycie. Tak, tak, no czy porażka z Arsenalem i porażka z Manchesterem City... Załóżmy, że wypisuje Liverpool z walki o, z marzeń o walki o tytuł w tym sezonie, tak? To już... Nie, no, wydaje mi się, że Liverpool marzyć to jeszcze może, ale... No tak, właśnie moment, wiesz, na pewno tam coś się jeszcze tli, oglądasz, prawda? Sobie ale to derby Manchesteru i widzisz po prostu, że inny że poziom. City się bawi, tak? Że inny City poziom to jest. Tak, inna galaktyka. Te 3 bramki stracili. No bo je stracili, ale stracili, bo już koncentracja poszła sobie do szatni i po prostu bawili się, no i United to wykorzystało, tak, to 3 bramki zdobyli, ale gdyby City się sprężyło, byłoby tam 10-0. Tak, no, myślę, że spokojnie i myślę, że Haaland by tam, wiesz, jeszcze kilka, no, w każdym sezonie, dobrze mówię, może troszkę kłamie, ale załóżmy, że w każdym sezonie jest gościu, który zdobywa 5 bramek. 4. No i myślę, że Norwek jest takim gościem, który to zrobi w tym sezonie po prostu. No, nie ma dyskusji. Natomiast jak już mówimy o derbach Manchesteru,
No. O City nie ma co mówić, chyba się skazał. Tak, zgrana płyta już jest. Foden za Cancelo jest to ruch, którego stronę trzeba powolutku iść. No to mamy United, które tutaj się no, nie pokazało zbyt dobrej strony, ale tacy piłkarze jak Dalot, jak Rashford, być może Martial, patrząc na fiksy i na to, że też będą wnioski z tej porażki wyciągać, od kolejki 11, to również do Mundialu, wydaje mi się, że w składach naszych się pojawią. Antony kosztuje 7,5 miliona, Eriksen 6 paniek wciąż, tak. Wydaje mi się, że w moim składzie Dalot, o Jezus, no nie wierzę w to, ale może wylądować. Rashford też jest wciąż opcją, spadł do ceny wyjściowej 6,5. To nie jest piłkarz, którego bym polecał na tą kolejkę na Everton, bo Everton chyba stracił najmniej goli aktualnie w sezonie. Ale jak już patrzysz na kolejkę 11, Newcastle u siebie, w 12 Tottenham u siebie, no, to są piłkarze do gry, tak. To możemy czasami wyjść przed szereg i powiedzieć, że United po tej porażce nie ma co spisywać. No tak, to tak. Znaczy, no wiesz, no też no, raczej im się nie powtórzy takie spotkanie w ogóle, że no nie zderzą się ze ścianą po raz kolejny do następnego spotkania z Manchesterem City, tak? Więc spokojnie. Myślę, że tutaj można atakować. Jest jeszcze. Tottenham, no. Tottenham, który widziałem analizę gry Tottenhamu. I widziałem, no bo jak oglądasz mecz, to chyba może tam coś załapiesz, ale potem jak wiesz, ktoś ci wrzuca kilka takich akcji pod rząd, takich samych, które gdzie piłka leci do Sona, a Son nie jest w stanie podać piłki do Kane'a, nawet jak idą do kontry i nikogo nie ma przed nimi, to on podaje za mocno, za lekko, za plecy, no fatalnie w ogóle, jak byłby, wiesz, Son 3 gole w ostatniej kolejce versus, czyli wrócił ten sam stary Son, którego znaliśmy w poprzednim, w tym sezonie, tak? Tak. No to wyglądało. Na razie mamy, powiedzmy, fakty są takie, że z Lisami Ward, hat-trick Sona, z Arsenalem, no troszeczkę stara bieda. Ja tych analiz nie widziałem, widziałem tylko analizę Conte w kontekście do Hartiego. Jak go pytali na presie, czemu to nie jest tak zwane kurestwo. To po prostu powiedział prosto z mostu, że nie jest głupi, bo nie chce przegrywać. I nie wiem, trener takich rzeczy chyba nie powinien mówić. No, bo to, raczej nie. No właśnie, ale jeżeli ktoś zastanawiał się, czy czerwona kartka Royala spowoduje powrót do Hertiego, to nie, to raczej spowoduje po prostu to, że tam się może pojawić na przykład Perisic, a Sessegnon po drugiej stronie. A może, znaczy, nie wiem, tak. Może... Tam jeszcze jest chyba Spence, tak? Z nowych nabytków, które teoretycznie też mogą. Tak, ale Conte mówił od razu, że to jest zakup dla klubu, nie dla niego, że to jest młody gościu, który będzie się rozwijał, a nie, że tutaj będzie zaraz walczył w całym składzie. Co do Tottenhamu, to miałem taki cichy plan, że mówię, o, ten Son tak sobie spoko zagrał, 3 gole zdobył, to może wrócił do formy, to ja tutaj w kolejce 11, jak Liverpool będzie grał z Manchesterem City, to ja wtedy sprzedam De Bruyne i kupię Sona w to miejsce, a potem Sona w kolejce 12 przejdę sobie na Salaha. I możliwe, że Son z Kane'em co zrobią z Evertonem, bo to jest chyba najłatwiejszy kapitan w kolejce 11, już tak wychodząc zupełnie do przodu, do wyboru. A z kim gra wtedy? Haaland? Z Liverpoolem. No to wiesz, no, najłatwiejszy, no ja wiem, do czego dążę rzeczywiście, że... No wiesz, że przed tą kolejką, która się wydarzyła, dzisiaj już wiemy, że... Ale Łukaszu, ile bramek stracił Everton, a ile bramek stracił Liverpool? To jest podchwytliwe pytanie, ponieważ nie jestem przygotowany na takie pytania, ale Everton jakoś strasznie mało, bo ostatnio sobie sortowałem po ilości 7. Bramek straconych. I kurde, byłem zdziwiony, że mi się Everton pokazał jako ta drużyna, która najmniej straciła bramek. Mówię, kurde, coś źle, albo tylko mecze u siebie, albo tylko mecze na wyjeździe, ale... Nie, dobrze ci się wyświetliło. 7 goli, Everton no. Stracił najmniej goli w lidze i uważam, że Tottenham versus Everton, a City i Liverpool... Nie jestem przekonany do końca, czy Son albo Kane jest tutaj aż tak dobrą opaską, jak nam się wydaje. Tak, tak. No. Wręcz na to liczę, że nie jeden uzna, że ryzykujemy, schodzimy z Haalanda i gramy kimś innym. A tak.
Widzisz, i teraz zobacz, minęła jedna kolejka. Jedna kolejka, która praktycznie zmieniła, nie wiem czy wszystko, ale no, wiesz, myślę, że dużo więcej osób się zastanawiało, tak jak ja, czy tutaj właśnie, jeżeli sprzedać już De Bruyne w kolejce 11, może nie Haaland na C, a tutaj się okazuje, że jedna kolejka w ogóle wywraca to takie myślenie do góry nogami i trzyma w ryzach, jak gdyby, żeby nie odpieprzać w tym sezonie za bardzo. Wiesz, minus 4, które chciałem zrobić. Żeby nie cwaniaczyć, krótko mówiąc. Tak, ja tego słowa nie lubię, ale w FPL-u ma sens. Tak? Właśnie wiesz, minus 4. Minus 4, które ja chciałem zrobić, żeby Isaka sprzedać i kupić jakiegoś napastnika. I nie zrobiłem tego w końcu i tak jak oglądałem te mecze w sobotę, no to już byłem zadowolony z tego ruchu, ale wchodziłem w tą kolejkę z takim kamieniem, wiesz, na sercu, mówię, kurde, no może trzeba było to minus 4, no Bormów to może ten tunel coś zrobi i suma summarum się okazuje, że hity w ogóle nie. Do pewnego momentu, bo zawsze znajdzie się konto czy menadżer, który zaryzykuje nieszablonowo. Widziałem skład Łukasza, który sprzedał Kane'a przed tą kolejką, sprzedał Bailey'a, kupił Toneya i kupił Madisona. No musiał sprzedać Kane'a, żeby mieć hajs na Madisona. Mm-hmm. W zasadzie, pomimo hitu za minus 4, pomimo tego, że Kane dał gola, no to wyszedł na tym ruchu dużo do przodu. No tak. Czyli wiesz, nie skreślajmy tych hitów do końca, ale no, tak jak Madison wydawał się bardzo dobrym i bezpiecznym ruchem, no tak faktycznie może, jeżeli chodzi o hitowanie, to może nie wyrzucajmy De Bruyne, ale wyrzucenie Kane'a, by ściągnąć Madisona, było ruchem dobrym. Gdyby ktoś De Bruyne dzisiaj wyrzucił, się okazało, Madisona, wiesz, też by się okazało. To wiem, po fakcie. No. Zawsze hit jest najlepszy po fakcie, kiedy wiem, że się uda. Dokładnie. Gdzieś widziałem dyskusję o Jamesie, bo tutaj też temat chciałem poruszyć, no, bo mecz Chelsea z Crystal Palace no nie był jakoś szałowy. James pierwszą połowę grał w czwórce obrońców z tyłu, po prawej stronie, w drugiej połowie już wylądował na wahadle, kiedy zmienili ustawienie i widzę dwóch głos, jeżeli chodzi o głosy ekspertów. Czy James jest do kupna, czy na sprzedaż? I wiesz, łapię się na tym, że sam już nie wiem. Wiesz co, ja go mam w składzie. Go masz, tak. Tak, ja go mam. Przeczytam ci może jego punkty, jakie mi ostatnio przyniósł, dobra? Poczekaj, a ja otworzę sobie punkty Perisicza, zobaczymy, kto... 2, 1, okej, tutaj miał 0, 7, 1, 7, 7. To 7, 7 to jest tam z początku sezonu, więc ostatnio... 4 ostatnie kolejki. Ile no, dał punktów? 7, 0, 10. Wiesz, tutaj w no to, 10, z czego no więcej niż Perisic, no. Z czego w piątej w ogóle nawet nie zagrał, tak? Więc, wiesz, no to gdybyśmy policzyli tą wcześniejszą, to miałby 11 punktów, w których zagrał, więc czy James jest takim must have'em? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że da się bez niego żyć i wydaje mi się, że dzisiaj jest ta kasa do zainwestowania gdzie indziej, chyba z lepszym zyskiem niż tutaj niestety w takiego obrońcy za 6-0 i gdybym dzisiaj układał kartę, to pewnie bym go nie wstawiał do tego składu. Ja chcę go kupić i mam poważny problem. Co, no... Mam Perisicza, który mnie bardzo uwiera. Nawet nie wiem, czy zagra teraz z Brighton, skoro gra w Lidze Mistrzów. Powinien przez Royala, ale brakuje im przekonania. A taki James, kolega 10 Wilki, no to wystawiasz go, nie ukrywajmy, Łukaszu, liczysz na czyste konto. Tak, oczywiście. Jak wylądował na wahadle, pojawiły się te środkowania, dwie stworzone szanse, chyba tyle samo co Mount. I w zasadzie punkty mogą być, tak? Później kolejka 11, wyjazd Aston Villa, która no, tych bramek raczej nie zdobywa zbyt dużo. To są dwa spotkania, gdzie realistycznie będziesz liczył na czyste konto i być może coś z przodu. Tak. A o 12, no tam z Brentford, powiedzmy, że też możesz liczyć, że powalczą. I jestem w kropce, bo gdybym chciał tego Perisicza wyrzucić, który po prostu mnie irytuje, łapię się na tym, że nie mam pomysłu na obrońcę, żeby go sprowadzić na kolejkę 10, jeszcze żeby był to ktoś, kto będzie mi służył dłużej. Jest straszna bieda z defami w tym sezonie. Odpadają obrońcy Manchesteru City, odpada Newcastle,
Brighton, Leeds, Crystal Palace. No mam z Crystal Palace jednego gościa. Everton West ma Ham. Kalendarz słaby, co teraz? Everton ma kalendarz słaby, aczkolwiek no tych bramek mało stracili. Cody, Tarkowski to są opcje, ale to są takie opcje, no bo mają, powiedzmy, tych mało bramek stracili. Myślałem o West Ham, pchałem Czufala, to teraz zaczął na ławce. Zostaje chyba tylko Zuma z tych najpewniejszych. Creswell. Jest kiepsko z defami. Naprawdę nie mam pomysłu na ściągnięcie obrońcy. W ogóle wpadłem na pomysł, żeby sprzedać być może Neko Williamsa, bo boję się sytuacji, gdzie będę musiał nim zagrać i szukam okazji, by go wyrzucić. No ja nawet teraz myślałem, czy mówię, a kurde, zagram sobie gościem, postawię tego Mitro na ławie, Isaka na ławie i wyjdę Neko Williamsem, ale wątpię, żeby on wyszedł teraz w tym meczu. Myślę, że tam zaraz może stracić miejsce po tym składzie, poza tym no, defensywa. Wolę nie zagrać nim, niż ma mi przynieść minus jeden, bo jak patrzę, no to w pięciu tragedia, ostatnich naprawdę, kolejkach miał dwa razy po minus jeden punkt. No to przepraszam uprzejmie. No to Emerson w swoich... Bezpiecznym wyborem jest Emerson, który zagra 15 minut i przyniesie punkt, niż Neko Williams na 90 minut, które zagra w podstawowym. No taka jest tak, prawda to jest dzisiaj. Prawda. Brutalne, ale to jest prawda. No, obrońcy Arsenalu odpadają, mimo że w top 10 mamy trójkę Saliby, Gabriela i White'a. Tak, dużo strasznie bruździ ta kolejka 12, która mi na początku tak, wydawała się taka w ogóle, a dobra, wypadałem te mecze, a potem, kurde, no to jest chyba jeden, to, że tam te mecze wypadły wtedy w tej kolejce, cała ta siódma, w kolejka ósma była mniejsza, chyba jest mniejszym problemem niż te dwa ten mecz Manchesteru City i Arsenalu, który nam wypada w kolejce 12. To jest naprawdę taka dziura, więc wiesz, dobrze oni grają, mają dużo punktów, my mamy dużo tych zawodników w składzie, bo ja mam dzisiaj sześciu i nagle, wiesz, masz kaplicę w tej kolejce 12. Tutaj Marcinie, jeżeli chodzi jeszcze o pana Jamesa, no to na jego plus bym powiedział, że stworzył tylko 9 sytuacji. Mówię tylko, bo ma aż XA na poziomie 1,5 i jego koledzy tacy jak Trippier, czy też Perisic, czy też Trent, też mają powyżej 1,10, tam 20, 30 XA, ale musieli na to zrobić, powiedzmy sobie, 5 wrzutek więcej, 5 podań więcej kluczowych, żeby takie XA zrobić, więc załóżmy, że ten James wchodzi na takie pozycje, gdzie tylko wystarczy dołożyć nogę Aubie teraz, żeby bramkę zdobyć. Więc ten James no, ma taką zaletę, że ten kalendarz w sumie spoko, XA jest, posiadanie 37% to też jest, no wiesz, jak zapunktuje, no to kto go nie ma, no, ten pewnie gdzieś no tam wiesz. To jest efekt Trippiera. Tak. Tutaj mam jeszcze w notatkach jedno nazwisko, które chciałem wyciągnąć. Mówiliśmy o Almironie, ale mówiliśmy raczej jako maskotce. Natomiast wraca do gry Wilson. 3 celne strzały, 2 setki w meczu z Fulham. Kalendarz Newcastle jest fajny. Trochę w kratkę, ale powiedzmy, że patrząc krótkowzrocznie, no to już mamy mecz zaraz z Brentford. Masz Isaka, oczywiście, że tak, ale załóżmy, że Isak jest kontuzjowany, Mitrowicz jest kontuzjowany. Czy dla ciebie Wilson jest opcją na transfer? Tak, tak, jest. No ja tutaj się powiem szczerze, jedną z kluczowych opcji na dzisiaj i mam nadzieję, że jeżeli Mitro wypadnie, no to Isak też. Pod tym kątem, że nie będę mógł sprzedać Mitro, żeby wstawić Wilsona, bo mam już 3 gości z Newcastle i ten tak. Isak mi zostanie, więc jeżeli najfajniej byłoby, jakby Mitro w ogóle nie wypadał, tylko Isak by na przykład wypadł na dłużej, no wtedy bym tego Wilsona wstawił, ale tak, jest opcją, no musi być opcją. Troszkę tutaj mu zawiodła go troszkę skuteczność, troszkę koledzy mu nie podawali w tym spotkaniu z Fulham, ale swoją bramkę zdobył, XG było na dobrym poziomie i w ogóle Newcastle zagrało w końcu tak, jak można było się tego spodziewać, więc no, jest... Troszeczkę ta czerwona kartka pomogła, na pewno, ale faktycznie to było mocne zwycięstwo, mocne 3 punkty. No tam kosmiczne XG wyciągnął Willock. Tak. Czy tam XB... XG i bodajże to było chyba, to nie pamiętam, prawie 2. Też 3 celne strzały, 2 stworzone szanse. Willock to były pierwsze punkty Willocka w sezonie, 2 asysty.
a gra od pierwszej minuty, od pierwszej kolejki. Kosztuje 4,9. To nie jest transfer, który polecamy, ale wiesz, ludzie są na dzikich kartach. Nie jeden uzna, że to 4,9 gdzieś tam mu pasuje, prawda? Oczywiście, że tak. Tak, pytanie, co będzie, jak wróci ASM i co będzie, jak wróci Isak. Nie, tutaj jest ta... No, znaczy ASM i Willock wydaje mi się, że zmieszczą się. Tam bardzo ważna jest sytuacja Bruno Guimaraesa. No, jeżeli on gra, to Newcastle wygląda o niebo lepiej niż kiedy jest kontuzjowany. Marcinie, kiedy mówiłeś, że masz jeszcze jedno nazwisko do omówienia, to myślałem, że wyciągniesz Jareda Bowena, o którym dyskutowaliśmy. Rozmawialiśmy to sobie. To jest trochę nieładnie z twojej strony. I tak myślałem, dyskusję, żebyśmy jak pewnie masz kilka statystyk. Mi się wydaje, że on drugi mecz z rzędu liczbowo jest najlepszym zawodnikiem na boisku West Hamu. Nie powinien mieć tej asysty i umówmy się, bo no kurde, no kopnął piłkę, która się odbiła od obrońcy i trafiła... No, nie powinien, no taka jest prawda. I trafiła do Skamaki, więc ja uważam, że tej asysty być nie powinno, ale no Bowen jest opcją według mnie przy tym kalendarzu West Hamu i już jako osoba, która o tym mówiła wcześniej, nie będę się powtarzał, ale według mnie jest opcja. Ja też się nie będę powtarzał. Bowen w tej chwili nie jest chyba opcją na transfer i to nie, że się chcę sztucznie z tobą nie zgodzić, ale ten dwumecz z Anderlechtem no mi nie leży. Jednak dodatkowe 90 minut w Europie będzie rzutować i jak my tutaj się przerzucamy Zachą... Ostatnio nie grał. West Ham ma taki skład, wiem, że może być grał, drugim ale składem. Wydaje mi się, no właśnie, jestem ciekawy, czy ten mecz też tak potraktują. Okej, okay, to inna narracja. Jeżeli faktycznie nie wyjdzie, na przykład teraz, no to dobra, no mamy mecz z Fulham, mamy mecz ze Świętymi, potem jest Liverpool, Bournemouth i Manchester United i Top 6 to są mecze wyjazdowe, czyli na 5 fiksów mamy dwa bardzo ciężkie, plus ta 12 kolejka, gdzie Bowen jest, na niego byśmy bardzo chcieli liczyć, akurat wtedy gra z Liverpoolem. No coś wciąż jestem jest. Sceptyczny. Gdyby to była tylko i wyłącznie, gdyby tej asysty nie było, co byłoby uczciwe i byłaby tylko ta jedna bramka, no to byśmy powiedzieli, ho, ho, pierwsza bramka Bowena w sezonie, piłkarz do obserwacji, nic się nie stało. Ale te 14 punktów, które zdobył, oczywiście, że działa na wyobrazie. O, no, tak, działa i... Równie dobrze możemy powiedzieć, że nie wiem, no, że tam jeszcze bardzo fajne zawody zagrał ten, no, Skamaka, tak? No, tak, ja go na sobie tutaj... Słuchaj, pierwsza bramka w sezonie w lidze, no bo on już tak, w Europie bramki zdobywał. W lidze. Ja tutaj mam kilka plusów na jego temat. Drugi raz zagrał powyżej 60 minut, no dawaj te plusy, bo ja Słuchaj, nie mam żadnego. Ja, plus jest taki, 6,7 miliona plus kalendarz. To jest mój plus, bo mimo wszystko cały czas szukam tego zastępstwa dla Mitro i dla Isaka. Nie. Ale słuchaj, bo ja teraz patrzę na tego swojego Excela i na pozycji piątej, na pozycji szóstej jest Mitro, ma 41 punktów. Następny jest Ole Watkins, który ma punktów 28, który w ostatnich 5 kolejkach zdobył po 2 punkty, ma średnio 2 punkty na mecz i dalej jest Danny Welbeck, Adams, Mbeumo, Armstrong, Avoy, Vardy, Solanke, Daka, Wilson. Tutaj Wilson tylko jest sensownym wyborem chyba, bo Antonio już chyba nie jest. Isak, który ma kontuzję, którego nie będzie. Richarlison, którego nie bierzemy na poważnie, bo za dużo kosztuje. I tam dalej nikogo nie ma. No jest Auba, którego kosztuje 9 milionów. No wiesz, i o to chodzi, że tutaj... Nie no. Kurde, no... Nie ma... Kolejny sezon, kiedy nie ma napastnika i możliwe, że to jest ten moment, kiedy... A wiesz, a jednak... Znaczy to jest mocny statement, ponieważ dopiero co uznaliśmy, że 3-4-3 to jest bardzo korzystna formacja i jest, schodzimy 4-4-2. Jest, ale ja ci powiem z kim. Haaland... No. Jesus, Firmino. No na przykład, no... Ale Jesus zaraz nie gra. Ja liczę, że on się wykartkuje. Albo, no, Jesus, albo Wilson. Później to... Tak, no jeszcze jest Wilson. No. Wilson, no Mitrowicz, jeżeli tak uraz byłby niegroźny, wraca z powrotem na radary. Tak, tak no, oczywiście, jeżeli, oczywiście, zdrowy, oczywiście, jest ale... dalej opcją. Ale jest wiesz... Ten...
No Watkins, okej, okay, no. Firmino wypada, też, okay, bo no. ma kalendarz taki, że nie wiadomo, czy to... No nie chciałbyś mieć napastnika, który zagra zaraz z Arsenalem i z Manchesterem City. No nie chciałbym, to prawda. No właśnie, ale w kolejce 12 ale ma już ten West Ham. Chcesz mieć Gianluca jak mu tam Scamacca. Było? Gianluca Scamacca. Gianluca... Ja czytam to języko i bękartę wojny zawsze mi zaraz. No właśnie, no. Scena na balu. Gianluca Scamacca. No okej, okay, ale nie leży mi ten piłkarz bardzo dobrze. No, też nie leży, ale słuchaj, no ja mam tam wrażenie... Tam Antonio tylko czeka, było takie ujęcie kamery, tam Scamacca coś tutaj robi z tą piłką, a Antonio patrzy tak nienawistnie. Tak no, naprawdę, no, kurde, zabrałeś słuchaj, moje no, miejsce, już po prostu... Żigolo pieprzony. No, no, tak, tak, dokładnie. No problem jest taki, z napastnikami, jak mówi mój kolega Jareczek, z którym gram w drafcie, że on jak już jest tam za 5 minut do draftu, sam za 10, to jak już wszyscy wybiorą swoich zawodników, to on idzie i patrzy, czy tam jeszcze przypadkiem, jak na wysypisku śmieci, wiesz, czy tam przypadkiem jeszcze czegoś nie ma, że wszyscy inni przeoczyli. Szuka takiego, takiej szafy, gdzie jest, wiesz, za dyktą schowany milion dolarów, nie? Szukanie napastniku. Twoje szafy chyba szuka. Tak, tak, tak. Tutaj to jest dokładnie to samo. Mateta, Eduard. No nie, no to już lądujemy na peryferiach typu Solankę, tak? No tak. No tak. Łukaszu, 10 minut rozmawiamy o napastniku młotów. Którego, nie, przepraszam, 5 minut i 5 minut na temat Bowena. No ale to już wydaje mi się, że to będą takie ostatnie, no bo jeszcze jest Diego Costa, ale nie odważę się na ten ruch, nawet ja nie jestem tak szalony, żeby to zrobić. Mój kolega chciał kupić Aubę, ponieważ stwierdził, że Liverpool sobie broni, to sobie weźmie Aubę. Ja myślę, że Aubę jest super wyborem. Nie, nie, ja mu powiedziałem, że Alba Auba gra teraz w barwach Chelsea, a nie dla kanonierów, to się połapał. Okej, ja myślę, że Auba jest super wyborem, bo gra i tylko, że kosztuje 9 milionów, co mi strasznie leży, bo mnie na niego nie stać, ale tak, ja myślę, że Auba jest, to może być ten Auba, którego widzieliśmy w Arsenalu, nie na końcu, tylko na początku przygody z tym klubem. Fajnie grał w tym meczu, fakt, że tylko jeden strzał, ale było go widać na boisku. Gdybym miał 9 baniek... Dwa celne strzały, jeden celny. Gdybym miał 9 baniek, to myślę, że mógłbym zaryzykować tutaj. Że mógłbym sobie zaryzykować nic tam. Sterling? Też mam go zapisanego na liście, oczywiście, że tak. Sterling oczywiście jak zwykle oddał najwięcej strzałów, ale ja o Sterlingu bardziej myślę na kolejkę 11 i na kolejkę 12 hipotetycznie, czyli w 11 mamy mecz z Aston Villą, w 12 mamy Brentford na wyjeździe, tak? Czyli mamy dwa mecze wyjazdowe. To jest mecz jest w sobotę, w niedzielę, potem wtorek, środa, czwartek, tak jest kolejka rozłożona. Pytanie, czy tam nie będzie jakiejś rotacji w tym klubie. Ale tak, Sterling też być, na pewno. No tam jeszcze jest Mount, który teoretycznie ktoś powie ci, że może będzie wkrótce opcją. No, ja wracam do Jamesa, tak? Jest mi najbliżej, no, najwięcej kontaktów z piłką na połowę przeciwnika za wszystkich piłkarzy w tej kolejce. To jest to też jakiś argument. No jest. Wiesz co, myślę, że fajnie się stało, że Chelsea, czy fajnie, no pod tym kątem, że zagrali ciężki mecz z Crystal Palace, tam powinna być czerwona kartka dla Thiago Silvy, to w ogóle się... Powinna być, ponieważ to w ogóle nie rozumiałem, czemu tam tego nie ma. Nie idę już, bo tam, wiesz, kąt wejścia i te rzeczy, ale... O kurde, bardzo w ogóle na boisku... To, że później, tak, a później Silva daje asystę i już... Nie, to jest to, więc troszkę wydaje mi się, że to zespół Chelsea w tej kolejce, tak, zagrali dobry mecz, załóżmy, mają fajny przed sobą kalendarz i takie ciche wejście po tych 3 tygodniach przerwy, kiedy nie grali, to dobrze im zrobi, myślę. I też ludzie się aż tak bardzo nie rzucą tutaj, wiesz, na ten zespół, więc... Ten procent posiadania będzie fajną różnicą w tej kolejce, chyba że ktoś nazywa się James i ma 37% posiadania. Dokładnie, to słuchaj, tak podsumowując, top 3 twoich potencjalnych transferów, zakładając, że masz zdrowy skład i niczym się nie przyjmujesz.
na kolejkę 10. Takie trzy najlepsze nazwiska, jakbyś chciał rzucić. Wiesz co, no ja bym tak, wrzuciłbym Zachę. To tutaj bym oczywiście się nie zastanawiał nad tym. No, Bowena na mecz z Fulham podejrzewam też byś chciał wziąć. Tak, wiesz co, bardziej zastanawiam się, kogo bym sobie chciał z Chelsea na wilki i możliwe, że byłby to Sterling. Niszowo, ale rozumiem. Jeżeli ktoś ma Salaha, jest głęboko rozczarowany, naprawdę chce się go pozbyć, Sterling jest jedną z tych opcji. No, tak, tak. Myślę, że fajne punkty może zrobić Brighton z Tottenhamem. Jako coś takiego, że jednak no dobrze grali w tym sezonie i z Liverpoolem pokazali się znowu z bardzo dobrej strony. A Tottenham powiedziałbym, że tak raczej w kratkę. Więc, no i Madison, jeżeli ktoś go jeszcze nie ma. A, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to tutaj wiesz, Madison, Zaha, Sterling. A myślisz, że Daka teraz wraca do pierwszego składu po tym dosyć przeciętnym występie Vardiego? Jest to ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. Tam chyba ciągle będą te minuty. Tak, myślę, że to będzie taka wymiana jak Antonio ze Skamakką. Jeżeli coś wiemy, to że Kelechi Iheanacho dalej nie jest opcją. Nie wiem, co Rogersowi zrobił, może kanapkę mu zjadł. Chyba tak, chyba coś tam w szatni było nie tak. Coś tam się urodziło. No i myślę, że Wilson. I myślę, że Wilson z Brentfordem. Chciałem właśnie go pchać, tak. Wilson też jest taką opcją. Czyli wiesz, no umówmy się, jeżeli Mitro faktycznie wypada, Wilson jest naturalnym pierwszym. Tak, tak, tak. Chyba, że ktoś ma trzech zawodników z Newcastle, tak jak ja, no to wtedy... No właśnie, to jest... Coś poszło nie tak, że nagle mamy trójkę srok. Znaczy, ale słuchaj, ale wyobraź sobie, że ten Isak jest zdrowy, że Fulham traci zawodnika w pierwszych 10 minutach, że Mitro schodzi i oni zdobywają 4 gole. Przy takim XG, jakie było, przy tych wszystkich wrzutkach na pole karne, nasz Isak zrobiłby, kurwa, kapitalne punkty w tym meczu. Byśmy mieli setkę, to prawda, ale takich wariantów, wyobraź sobie, to w tej kolejce, takich powidoków to miałem dużo. Zresztą często tak mam. Do tych nazwisk, które wymieniłeś, w zasadzie ja mogę tylko Bowena dorzucić, mówię to z uśmiechem, ale wiesz, no, na kartce młoty u siebie z Fulham, no Bowen jest jakąś opcją, tak? Bo w ogóle mam takie wrażenie, że do tego sezonu musimy podejść, może nie inaczej, ale to nie jest to maraton, to jest sprint. My w tej chwili gnamy do tego mundialu i wszelkie długoplanowe strategie mają tylko sens w kontekście, kogo sprzedam przed 12 kolejką i kogo kupię po 12 kolejce, prawda? I mam wrażenie, że takie te ruchy jeden na jeden pod fix, a nie pod długotrwałe planowanie całkiem nieźle wychodzą, odkąd się w nie bawię. Co prawda Tony mi nie dał punktów, ale Madison wzięty wcześniej, no kurczę, elegancko. No tak, tak, pewnie ten Madison, jest duża szansa, że on wyląduje w ogóle na cel u nas w składach, bo jak patrzę, no to on gra o 21:15. Tak, w kolejce 12. Oczywiście, że tak. Fajny pomysł. No, podoba mi się. Więc jeżeli będzie on forma, a jeżeli zobaczymy, co Leeds pokaże w obronie, no bo tutaj jednak złóżmy to na barki pana Watkinsa, że oni nie stracili bramki, no to jednak ten Madison tutaj z Leeds wygląda ciekawie. Chociaż pewnie, wiesz, no, będzie kusiło, żeby wstawić kogoś z Liverpoolu na West Ham, a pewnie i tak nas pogodzi ktoś inny, tak myślę. Dokładnie. Tak, możemy też powiedzieć, że Liverpool po pierwszej połowie wygrywa 1-0 z Rangersami i to jest pewne zwycięstwo. A wiesz, kto gra w Rangersach? Fajny mecz Lundstrom. No, oczywiście, że tak. Które prawie Diogo Jota widziałem, że połamał. A Tottenham chyba z Eintrachtem jak na razie remisuje. Ciężki fix. Nie pamiętam, z kim oni grają. Ale widzę, że jest 0-0. Stacje przeciętne. No to Tottenham pod kątem mam wrażenie, że można było się więcej spodziewać. No, tak, tak. Coś tam chyba nie gra do końca, jeżeli Conte pozwala sobie na takie teksty, to wiesz, to... No w robocie, kurwa, jakby tak ktoś do mnie powiedział, wiesz, ubrał się i wyszedł, nie? Więc... Tak. Myślę, że to jest troszkę nie na miejscu, szczególnie, że wiesz, nagle robią z tego memy i wrzucałem to na Twittera jakieś poważne konta, nie? Które potem mam jeszcze retweet. Gonzalo Higuain dopiero co mówił o jakichś tam
sytuacjach, żeby zostawić piłkarzy w spokoju, wiesz, w social mediach, bo to źle na nich działa, a tutaj wiesz, sam trener wrzuca takie hasło, to coś tam chyba jest słabo. Marcinie, czyli co, ty zostajesz z tym Jamesem, z tym transferem taki, Perisicza? Taki mam plan, ale jeszcze to sobie przemyślę, bo wiesz, no ja sobie uzdrawiam, że Perisic nie zagra z Brighton i również sobie uzdrawiam, że jak zagra, no to Trossard i tak to czyste konto zdejmie i mniej więcej wierzę w tą narrację, więc James z tym posiadaniem prawie 40%, które rośnie, bo widzę, że ta cena Jamesa jutro powinna wzrosnąć do 6,1. Po prostu wydaje mi się lepszą opcją na tą kolejkę. Zobaczymy, jutro jeszcze Chelsea gra w Lidze Mistrzów, no, nie? Więc ciekawe, nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, więc zwykle od tego zaczynamy. Możemy teraz na tym zakończyć. Łukaszu, ile miałeś punktów w tej kolejce? Ja miałem 90, ale Marcinie, ja przygotowałem taką grafikę. I ja tę grafikę wrzucę na YouTube'a, gdzie będą twoje punkty, moje i nasze składy. Mam nadzieję, że będzie dosyć wyraźne, ale będzie tam tak, jak nasi słuchacze chcieli, to ja też to... Na tej grafice popraw, bo miałeś punktów 92, a nie 90. To ja miałem 90. Tak, ty miałeś 10, a w ogóle właśnie, słuchaj, bo ja ostatnio sobie nas sprawdziłem i wiesz, że ja od trzech kolejek mam od ciebie więcej punktów? Niedużo. Tutaj 2, tutaj 5, tutaj 2, ale... Ziarnko do ziarnka, proszę ja ciebie, i powoli tutaj te punkty z Halanda. Szybciutko sprawdzę, ile tych ziarenek ci brakuje. Jeszcze ci brakuje 23 ziarenka. Tak, 23, z czego mój błąd w kolejce pierwszej, Halanda, brak w składzie, co tam było, 14 punktów minus 2 za Kane'a, czyli 12, czyli... takich niespowodowanych swoimi błędami, potem było minus 4, no to okej, okay, no. Ten Haaland myślę, że tutaj zaważył najbardziej, no, na tą moją pozycję. Trzymaj, w tym momencie. Trzymaj się tej linii obrony, rozumiem. Tak, Marcinie, trzeba pozytywnie. Ja ci chciałem przeczytać takiego tweeta kolegi Artura, który napisał, że ma 65 punktów i znaczy tam dalej. On chyba zajął jedno z lepszych miejsc w ostatnich sezonach. 19-20 OR75, wicemistrzostwo Polski. Nietrafiona opaska, Almiron na ławie, postawienie na złego obrońcy West Hamu. Z potencjalnie świetnej kolejki robi się milionowy spadek w OR. To są te detale. No i kurwa o te detale chodzi właśnie, no. Proszę pana, o te detale chodzi. I ciekawe, potem ja gonię te punkciki. To nie jest jedyny skład z Almironem na ławce. Widziałem go też w składzie u innego naszego kolegi po fachu. Też pozostał tam. No tak, 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 tak. No i tutaj u kolegi jest, wiesz, nie Salah na C, nie De Bruyne, nie Jesus, tylko Tonej. O! O, no! No to już... To jest... Nietrafione opadki.